Jest! Jest, 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 jest ryba. Jedziemy w trzech. O, jeszcze Jarek. Jak zawsze, niezmiennie. Jak to mówią, łowimy już oczami wyobraźni. Jest drugi, spóźnieni. Jarek oszust był 31 na zakończenie sezonu, bo to nie wiem, czy mu zaliczyć tą rybę jak na nowy rok, raczej na stary. I złowił 60. Byli we dwóch i co, Jaruś? Jeszcze jedna padła, nie? Tak, jeszcze kolega złowił chyba. 69, nie? Także dwie ryby, dwie osoby, to grubo. Także jeszcze tym bardziej morale urosły i jakby świadomość, że jest szansa złowić rybę. Nie wiem, czy mnie widać, ale my już na miejscu. Idziemy szykować przynęty. Jesteśmy. Taką stancję mamy, widzicie, o. Wędy leżą. Tu zaraz trzeba jeszcze poszykować sprzęto, powyciągać z pudeł. O, tu jest najlepszy trociarz sezonu. Takie piękne włosy miał i obciął, aż mi jest przykro. Tak przykro było. Mi jest. Tak było. Krzysio. Będzie zaraz jedzonko. O, ptaszki zawsze są, o, w lodówce, chłodzi się. Bo trzeba zawsze zakropić ryby drineczkiem, żeby brały. Wodowska spatrzyłem. 224. Ktoś mówił, że jeszcze takiej wody tu nie było. Ja byłem na 254 kiedyś, ale to było jakieś, nie wiem, 10-15 lat temu, bardziej 15. I był dramat. Praktycznie 90% miejsc nie do łowienia. Teraz myślę, że będzie 70% miejsc nie do łowienia. Ale mamy plan w głowie. Ja już bynajmniej mam plan w głowie, wczoraj w aucie. Gdzie jest jakaś wyższa burta, gdzie jakoś można dojść do rzeki. Tak będziemy ją bardzo mobilnie, bardzo wybiórczo dzisiaj robić. Jeszcze nam zostało kupienie zezwoleń. To jest coroczny problem. Możemy kupić ulgową górską za niewielkie opłaty i mamy wtedy możliwość łowienia całorocznego, ale zawsze jest problem, że ją trzeba kupić, nie można jej wykupić online. Trzeba ją kupić papierowo. I żeby ją kupić papierowo, radio mi tu marudzi, to musimy tu być fizycznie. Także zamiast łowić, to zwiedzamy Stargard. Poniekąd piękny Stargard, ale fajny mur, może pruski. Ty zobacz tam, nie? Jak zamczyska, nie? No. Ładny budynek. Tam dalej, następne baszty jakieś. Obmontowane jak więzienie. Ty, dobrze mówisz, no. To może być więzienie, tak. Wojskowe, na więzienie trochę za mało. Tu tak jak kiedyś były te takie wodne te, nie? Wieże ciśnień, nie? Też podobne. Ciekawe tematy, ciekawe. Daleko do tego sklepu wędkarskiego kolejnego? O! Marcin pierwszy na tej. Czemu? No, ty będziesz wabikiem mniej jak kurwa. Jesteśmy. Jesteśmy, tak jak widzicie, nie ma łatwych warunków. I takie to będzie dzisiaj łowienie, że więcej będzie chodzenia i szukania dobrej burty, dobrego miejsca i szanowania tego miejsca niż klasycznego łowienia, no. Ale takie są te trocie, no i na to my się godzimy i tak w nich to kochamy i tak musimy zawsze tu być, zawsze te kilka dni w roku poświęcić na przezieranie się to po tych krzakach i próbę złowienia tej pięknej ryby, bo my to lubimy robić i dla nas to jest po prostu frajda. Czy tak macie, czy tak nie macie, to i tak zapraszam was na ten film, na spacer po rzece, na naszą męczarnię, na naszą pasję, na nasze przezieranie się. I być może na jakąś rybę, no miejmy nadzieję, że takowa będzie. Chociaż mówię, no nie jest to najważniejsze. I fajnie jak ona jest, ale jak jej nie ma, to też jest super. Oczywiście to jest pierwszy film w tym roku. I z okazji tego, że to jest pierwszy film w tym roku, mam okazję złożyć wam najserdeczniejsze życzenie. Życzenia noworoczne, co? No już zdyszane. Szczęśliwego i aby zdrowie było. I jak najwięcej filmów na kanale, i jak najwięcej was oglądających, i jak najwięcej subskrybentów. Nie przedłużam. Łowimy, chodzimy, męczymy się. Odwieczny dylemat, od czego zacząć? Ja nie kombinuję, słuchajcie. Wisienka taka, bordo takie na wędce. Mirosław Kuziński. Spodobały nam się te hoblery, to co wam mówiłem w tamtym roku i zobaczcie, o. Seledyny Mirosława,
Róże Mirosława, no i jeszcze mamy Bonito. Bonito. Jeszcze jest Bonito. Chłopca łososia 119. Tu macie link do tego filmu, co oglądnijcie, jak nie widzieliście. I to jest wobler, który złowił rybę na 119 centów z polskiej rzeki. Piękny hol. 25 minut to tak przy okazji. Tomek wybiera, ja już wybrałem. Pierwsze miejsce, bardzo trudne. Ale każda kieszonka, każde zwolnienie, każdy zalany krzaczek musi być nasz. No niestety, inaczej się nie da. Powolutku schodzę. Naprawdę trzeba, powiem wam, uważać i robić to z rozwagą, bo tu są dobre, dobre, duże skarpy. I zaraz będzie pamiętny rzut. Pierwszy rzut 2024 roku. Ja by nie zaczep. Wszystko będzie nam tu przeszkadzać przy takiej wodzie. Krzaki. Dojście. Co byśmy sobie nie wymyślili? Wszystko będzie nam przeszkadzać. Potem wam pokażę, że jesteśmy tak mobilnie spakowani, dlatego że wiemy, że na takiej wodzie ciężko odłożyć plecak, ciężko cokolwiek zrobić, a nie chcieliśmy kamizelek, które też troszeczkę później na wiosnę są super, ograniczają ruch, więc takie torby, biodrowe, fajne torby, żeby było mobilnie, żeby tych parę przynęt było i najpotrzebniejsze akcesoria przy sobie. Mi się wydaje, że bardzo dobry wybór, to Tomek w sumie wymyślił. I ze względu na to, że troszeczkę liznęliśmy tego łowienia, oj, tych okoni na koniec sezonu w listopadzie z brzegu, to takie inne przemyślenia, bo przecież wiecie, że my bardziej łódkowi. I chyba to się będzie mobilne i się dobrze sprawdzi. O. No i dobra, wkręcamy, nie gadam. Oglądajcie piękną rzekę, piękne miejscówy i czekajcie, być może na rybę. O, i właśnie to jest to. Krzaki. Zalane krzaki. No coś czuję, że dzisiaj będzie trochę tego zerwanego. Pierwszy zaczep 2.24. No jak widzicie, ciężko. To jest moje drugie miejsce, a troszeczkę rzeki przeszedłem, także są bardzo, ale to bardzo ciężkie warunki. A nie wiem, czy poznajecie to miejsce. To jest miejsce, gdzie chyba 2 lata temu, jak dobrze pamiętam, postaram się też wam tu wrzucić link do filmu, złowiłem troć. A w ogóle to historię, to miejsce ma już swoją historię, bo tu padło dużo, dużo więcej ryb, ale 2 lata temu na filmie złowiłem tu chyba swoją też pierwszą troć rozpoczynającą sezon. Bodajże 2.22. Także do takich miejsc podchodzi się zawsze troszeczkę inaczej, troszeczkę z większą wiarą. No i tak naprawdę jest to drugie miejsce, gdzie mogłem wejść i połowić. A Jarek już tu był, bo Jarek już tu stał. Więc myślę, że to miejsce już jest dobrze obłowione. Ale naprawdę w troci to nie ma w ogóle znaczenia, znaczy jakieś znaczenie ma, bo często ryba jest z pierwszego rzutu, ale naprawdę nie przejmujcie się tym, że ktoś już tu był, ktoś już tu rzucał, bo to nie ma, na dłuższy rozrachunek to nie ma znaczenia, bo nieraz jest, ktoś łowił pół godziny, wy wychodzicie i w pierwszym rzucie łowicie ryby. Takie sytuacje już były i po prostu trzeba chodzić, znajdować miejsca do podania i robić swoje i czekać na swoje szczęście. Rzucamy i czekamy. Fajnie się prąd układa. Długo, długo trzyma tego woblera. Troszeczkę ta woda taka tu rozmyta. Troszeczkę cieni. I jak? Bo ja dopiero 2 miejsca obłowiłem. Drugie obławia. Drugie? Ciężko, nie? Znaleźć coś? Fajnie, to się idzie połowić, tam jest dużo gorzej. Słuchaj, fajnie. O czym złowił? Jest ryba, mam rybkę. Nie wiem, jaka to jest rybka. Kurczę, jak ja mam tutaj. Ależ piękny.
Ależ piękna. Chodź. Coś niesamowitego. W akcie desperacji Krzysiek łowił na gumę. Zobaczcie. Kura zdechła. Utopiła się. Zamiast troci kurę złowiłem. O. Rosół, dzisiaj będzie rosół. Co to za kosty masz takie na słabe? No słabe, no, muszę mieć tą tylną. No Marcinek? Cześć. No, cześć Marcin. Wielkie gratulacje od wszystkich. A, dziękuję. Piękna ryba. No piękna. Na wizji jesteś, powiedz tak szybko chociaż na co? Mam kłamać czy mam mówić prawdę? Zawsze prawdę. Na gumę. Kurde, na gumę, no ale to dobrze. A to z rynny, tak? Czy coś z brzegu? Wiesz co, ja rzuciłem gumę pod drugi brzeg, sprowadziłem ją i strzeliła pod samymi nogami. Znaczy tak z 2 metry od brzegu, nie? Czyli pod twoimi nogami? Tak, no. Ładnie, czyli na gumę. Seledyn, no. Ripper, Twister? Seledyn, no Twister. I dobrze. To jeszcze raz graty, walczymy. No, walczymy, no. No hej, no słyszeliście. Na gumę, pod nogami. No i co, mamy zwiedzanie miasta. Trochę wymuszone. Do sklepu wędkarskiego jedziemy? Albo idziemy? Może mają gumy seledynowe. Kolega chciał gumy seledynowe, twistery. Proszę bardzo, o, zobacz jakie tu są. O. Pani da 6 takich gumeczek. No i co? Zakupy zrobione. Gumy kupione, a jeszcze Tomek, o. Plecionkę kupił sobie do odczepiacza, który ode mnie dostał. 75 kg to może starczy. Więc wracamy nad wodę. Słuchajcie, ja się ich boję, nie? Ja się ich boję, zobaczcie, schowali się gdzieś tu w krzakach. Zobaczcie, co oni mają. Jezus, kto może kupić takie coś i posiadać? Tomek, ja się ciebie obawiam. Jak ty możesz mieć takie coś? Ale zobaczcie, jest towarek i wiecie, co zaraz będzie? Zaraz tu maestro Jarek zrobi nam ogień. Mrówki będą z ogniska. Tak. Rzucaj. A nie ostrzy blisko, nie? Ognisko się grzeje, a chłopaki na surowo. Ach, bo to jest dzika. Zobaczcie, jaka chudziutka. Oczywiście zrobimy ją na ciepło, ale o. Kurde. A, można i tak. Na bogato. Ładna rybka. Tu jest. To nie bardzo to ma chyba, wiesz? Do przodu jadę. Brawo! Piękna rybka, panie. Och. To ładna rybka, naprawdę ładna rybka. Kurde, no i zobaczcie, nie? Te gumy, co kupiliśmy w sklepie przed chwilą. Piękna rybka. No, stary. Drugi dzień, druga ryba. Jest moc, ale jest piękna. To weź ją do ręki, jak chcesz, pokaż. A, zobaczcie. Kurde. Zdjęcia nawet zrobię. Piękna rybka. Piękna rybka. No dobra, to fota. Do czarnego. A, bo jest. No spokojnie ty, no zobacz. Tak chciałem jej powiedzieć, że 65. O, patrz, bym dał. No. Nie, ja chciałem no powiedzieć, że 65. Ja mam tak około 7. Widzicie, tak 60. Nawet no, nie, o. Nie ma 65. Nie, no ma. Widzicie, ma 65, no ale jak, zależy jak kto mierzy. Jak tak mierzona, no to by miała 63, ale piękna ryba. A to jeszcze nie te miejsca mi się wydaje, wiesz? Chociaż... Jest! Jest ryba. Rybka do środka wychodzi. Ładnie. Na razie na środku. Fajnie. Buchnięcie spod brzegu woblera zeszła do środka.
na spokojnie. Chodź tam, chcesz? Nie, ja bym chciał, żebyś wszedł tu do mnie mimo wszystko. Chcesz ją tak podciągnąć w tym prądzie? No, cały czas nią podciągam. Na spokojnie. Dobrze, dobre walnięcia są. Wydaje mi się, że będzie dobra ryba. Pojedyncze, mocne walnięcia. Tym małym podbieraczkiem postaramy się. O! Jest już rybka. Dobra. Dobra, to teraz ją biorę do ciebie. Delikatnie. Tomuś. I chuj. Chciałem ją blisko, szybko do ciebie, wiesz? I może niepotrzebnie. Dobra. Dobra, to teraz ją biorę do ciebie. Delikatnie. Tomuś. I chuj. Mój błąd. Normalnie powinienem do siebie ciągnąć. Ona była amator ze mnie, wiesz? Bo tak chciałem do niego, do podbieraka ją włożyć i zaczęła chlapać. Zamiast na spokojnie ją, nie? Ładna rybka, wiesz? Myślę, że mogła mieć 7 dych. Dobra ryba. No nic, mówi się, trudno, mój błąd. Za szybko chciałem, ona była za świeża, bo ty mi wszedłeś i widziałem ciebie, więc chciałem ją włożyć. Tak nie róbcie. Ona powinna mi jeszcze się wychodzić, powinna ładnie mi wyjść. I jak ja ją podniosłem do góry kij, ona zaczęła skakać. Przewinęła dwa razy. Aż dosłownie zaczęła skakać. Dużo nie brakło. Dużo nie brakło. No tylko widziałem, jak się... Ona, ale tu wyskoczyła w powietrze aż. Tak, nie wiem, czy mnie słyszałeś, jak ci powiedziałam, słabo zaczepiona, na jedną kostkę na tylną, nie? No, no moje, mój błąd, amator, no tyle ryb wyjętych i amator, ale trzęsę się, powiem wam, jak gówniarz. Fajnie, bo cały hol. I tak naprawdę, no, nie można chcieć włożyć ryby do podbieraka. Na spokojnie, ja ją ci chciałem podprowadzić i spuścić. No nic, mówi się, trudno, próbujemy. Dobra ryba była, ważne, że coś było i kolejna ryba na szybko. W 5 minut, jak to mówią, dwie ryby w 5 minut. Zobaczcie, dużo nie brakło. Dużo nie brakło. Ty! Spławiła mi tu się, ciekawe, na co spadła. Widziałem ją przed chwilą. Ciekawe, czy ta co spadła, nie? Na krótko rzucę. O, to tak zamiast ryby, siłownia. Myślałem, że masz. No powiem wam, że zły jestem na siebie, naprawdę. Zły jestem na swoje zachowanie, zły jestem na to, co zrobiłem. Ale czekamy teraz na Tomka i co? Walczy się dalej. Może jeszcze coś się uda. Ryba! Ryba! Kurwa, spadła! Spadła? Spadła. Oj, kurde mać, no dobrze. Czekaj, bo ja mam zaczep. No widzieliście, kurde, teraz to tak. Taka sytuacja. Miał puknięcie w gumę. Podszedł wyżej, podał woblera i mu siadła duża ryba. Mówił, że duża ryba i spadła. No szkoda, szkoda. No jakiegoś peszka mamy, aczkolwiek trzeba się cieszyć tymi braniami. No co, idę dalej w Seledyn. Zobaczymy, jak ten wobler będzie chodził i czy mi się będzie podobała jego praca. No i co? I łowimy, ale ja jeszcze sobie tu rzucę. Słuchajcie. Ja jeszcze sobie tu rzucę na krótko. Aż tu są naprawdę już takie ciężkie tereny. Wszędzie można zahaczyć. Wszędzie można zerwać. No co zrobić? Trzeba wszędzie wkładać, trzeba wszędzie łowić. Nie można patrzeć na to, że się zerwie przynętę. Trzeba ją doprowadzać do burty. I próbować. Wszędzie te trawy, takie wam powiem, przeszkadzające. Ciężko się łowi na tego woblera, aczkolwiek, no.
Ja uwielbiam łowić tą przynętą i tak odpuściłem dlatego tą gumę, mimo że ją kupiłem też z chłopakami, bo chłopaki poszli na gumę i Tomek poszedł na gumę i Jarek poszedł na gumę, no to ja trzeci nie będę łowił na gumę. Widzieliście, miałem piękną rybę woblera i teraz Tomek miał piękną rybę woblera, która mu pukła w gumę, a poprawiła woblera. Niestety się nie udało, ale to pokazuje, że ten wobler też jest skuteczny. Także męczymy się z trawami. W dziurę wpadłeś. Widzicie, jak trzeba uważać? Czy powiem, dna nie dotknąłem, się położyłem szybko. Aha, taka dziura! Pobrowa jama. A niby się wydaje, że normalny brzeg, nie? O, dobre to było. Masakra. Dobrze, że miałem na czym się oprzeć z boku. No, trzeba uważać. No nic, walczymy. A tu teraz ci powiem, tak fajnie widać, że jest taki dół pod moim brzegiem, nie? No, ja tu jeszcze mimo wszystko, że Jarek tu przeszedł, parę rzutów trzeba zrobić dokładnie, bo to jest dobra keltuwa. O, widać, że takie jeszcze są, widzisz? Zaciągi, tu są zaciągi, tak coś tu zasysa. Nie mam baterii, słuchajcie, ale jest kolejna ryba. Uspokoiła się tak, tak? Teraz najwyżej na szybko będziemy zmieniać. Troszkę większy. 40%, może się uda, wiesz? Kurwa, nie rusza się tak, to będzie nie mała ryba. Ci powiem, tutaj jest masakra. Ładnie idzie pod prąd, nie? Dobrze, spokojnie. Rób swoje. To nie jest samczur? Nie wiem, może być. Ciemna jakaś taka. Tomek tutaj szykuje się do podbierania. Widzicie, to jest opanowanie, spokój. A nie tak jak ja panikowałem. Jest. Pomału, pomału. Może być samczur, bo całkowicie inaczej się zachowuje, nie? Wychodzi tam trochę. Ładna rybka. Samczur. Samczur. Próbuję go podjechać. Od przodu, Tomek, od przodu. Dawaj go. Tomek, nie poprzek. O, pięknie. Nie wiem nawet, czy wam kamerowałem, bo tak patrzyłem na rybę, że chyba kamerę za wysoko trzymałem. Ale jest komplet, druga ryba. Jest parka, a my walczymy dalej. Powiedz tylko tak, środek, brzeg. Sam środek. Jest, zobaczcie. Tak myślałem, bo całkiem inny hol. Tak, inny hol, piękny samczur. Zobaczcie, jaka piękna ryba, jest parka. No i co, znowu guma. Znowu guma. I pięknie zasane i taka ryba nie spadnie. Taka ryba nie spadnie, zobaczcie, jaki piękny brązowo-miedziany samiec, no super. Piękny, podobna rybka do tamtej wielkościowo, ale widać, że gruba, bo to samiec zawsze jest żywiony. Nie? Piękna tak ryba. Tak samo jak w strągach to samo, nie? No, piękna tak ryba, ale ma fajną kówkę. Zobaczcie. Ale ma fajną kówkę. Jest dzisiaj Jarek klasa. My takie fajfusy, Tomek piękną rybę spuścił, ja też ładną rybę spuściłem przez głupotę, a Jarek zachował spokój i tu było fachowe podebranie. Jeszcze raz go zobaczcie i walczymy dalej. Pięknie. Będzie parka. Ja tam zbijam. No jak widzicie, zaczął padać deszczyk, a ja założyłem gumę, no bo teraz to takie naprawdę prosta, z dużymi łachami, z dużym zielem po naszej stronie, więc tylko wahadło albo guma zostaje do użycia. Woblerem się nie da. Obchodzimy Tomka za tą łachę i robimy pomału, nie, Tomasz? Kończymy. Mamy wieczór. Wracamy. Trochę smutni, trochę szczęśliwi. No bo każde branie, każda ryba w holu na Trociowej rzece jest jakimś wydarzeniem, czymś niesamowitym. Ja dzisiaj naprawdę popełniłem błąd amatora. I to niech wam posłuży za przykład, że nie wolno na siłę próbować włożyć rybę, podnieść ją i do kolegi doprowadzić. Ona ma sama dopłynąć i on ma mieć ją w zasięgu ręki i ją podebrać. Więc ja przyznaję się bez bicia, zachowałem się dzisiaj jak amator. A szkoda, bo fajna ryba na dobre 7 dych byłaby zaliczona. Tomkowi spadła być może jeszcze większa ryba, ale tu on nie popełnił błędu, to też jest plus. No a Jarek dzisiaj, który już poszedł do auta, mistrz. Dwie ryby, pierwsza 65, druga 69, bo ją później zmierzyliśmy. Przepiękne ryby, przepiękna parka. No i Krzysiu, który
kawałek obok nas łowił gdzieś tam po różnych meandrach z tatą. Wiemy o jednej rybie 77, zaraz na stacji się dowiemy, czy coś jeszcze dołowił. Więc niesamowity dzień. 5 osób, 5 ryb na haku, 3 ryby wyjeżdżają na brzeg. Czego chcieć więcej? Aby tak dalej. 2 stycznia, rozpoczęcie sezonu 2024. Mega zaliczone. Jeszcze jutro walczymy, a później u mnie długa, długa pauza aż do targów Evolution, na które oczywiście dalej Was zapraszamy, bo będziemy na nich razem z Tomkiem, żebyście przyszli do nas, przybili pionę i ewentualnie, jak chcieli, zakupili jigi, główki mojej produkcji, na oko nie pstrągi, Bóg wie co jeszcze. Także subskrybujcie, jak chcecie, lajkujcie i widzimy się na kolejnym filmie, być może z jutrzejszego dnia. Może coś nam się tym bardziej powiedzieć. Tak. Będziemy walczyć. Dokładnie. Na razie. Trocie to nie płocie. Tu się przyjeżdża dla takich zabaw, dla rozmów, dla towarzystwa i dla chodzenia po rzece.